Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Korkiper. Widziałem tam update jakiś, który kurczę nam trochę zmienia, bo teraz tak, bo teraz scrap parts jest valuable i to nam nie naprawia rzeczy, tylko naprawia nam rzeczy, możemy naprawiać przez sztabki, na przykład jak tutaj, o patrzcie, o, RP Iron. Już dwa, w zależności też jak są zepsute bardzo. To może troszkę utrudnić. Bo Scrap po prostu naprawiał wszystko, a teraz macie do konkretnych przedmiotów. Tutaj na przykład Scarlet już jest potrzebny. Tu? O, patrzcie ile Irona potrzeba do naprawy zbroi na przykład. No. Zmieni w końcu na to, jak jest logicznie, nie? Ale czy to jest fajnie, to no, tak średnio. Dobra, zobaczmy teraz, co to nam wyrosło tutaj. Ufungi. Cokolwiek to jest. A czemu to daje minus 23 health? Oszuści. Przecież to jest... Chyba, że się, jak się ugotuje z czymś, to może coś fajnego dać. Sprawdźmy. Sprawdźmy na przykład, co da nam, jak ugotujemy z tym. Z Heartberry. No, i co? I cyk. Plus 25 foot, plus ten, plus reduce damage taken from bosses. No dobra, zmieniam zdanie. Jest fajne. Fungi. Fajne jedzonko na bossy daje. Będziemy zbierać. Ale ja przecież chciałem przede wszystkim... Nie pamiętam, co tam było potrzebne. Weźmiemy wszystko. Weźmy wszystko tutaj. Weźmy też nawet to. I stwórzmy wreszcie oto ten Scarlet Workbench. Tylko tutaj pierdyknąć w ogóle. Miejsca nigdzie nie ma. Cholipka, dobra. Weźmy na razie sobie tutaj połóżmy. I co my tu mamy? Mamy teraz tak. Scarlet Pickaxe. To mi się podoba. Mamy Scarlet Sword. Plecaczek. Orb Latern. O, to jest fajne, bo to daje wam 5 do świecenia plus 9% do mining damage. To jest bardzo fajne. Podoba mi się do kopania. No i nowa wędka. Ale mamy też Scarlet Anvil. Pewnie na jakieś nowe zbroje. To mi się podoba. Automation Table. Cokolwiek to jest, ja to jako pierwsze stwarzam, bo automation to ja tak. Stwórzmy, dobra. O kurde. To mi zeżre prawie te wszystkie kołowroty. No dobra, trudno się mówi. Stwórzmy to. Stwórzmy. I zobaczmy, co to dalej oczywiście, nie? Drill, w końcu! Drill i robot arm i... nam się robi Factorio z tej gry. No to teraz tak, ja poproszę drilla, ja poproszę robot arm. No. Włóżmy jeszcze sobie skrzynkę. Ja to muszę sprawdzić. Aha, dobra, ale do tego chyba też będzie potrzebna prąd. Emits a very low electric that it's too low to power up object, but... A nie, to nie. Co tu było? Electricity generator. Tak, to tak. To tak, generator jeszcze weźmiemy. I kable.
I może lampę. Spróbujemy też zobaczyć, jak to wygląda lampa. No i oczywiście... Nie wiem, czy będzie starczyć nam. Zróbmy sobie trochę więcej tych kabli, bo one tylko wymagają tych... Coopera. Dobra. I ja bym przede wszystkim sprawdził... Kurczę, ja bym jeszcze coś innego sprawdził. Już nie mam Scarletta tyle. Ja bym chętnie sprawdził, czy ja mogę od razu też te Scarlet przerzucać, żeby się... Ja to mogę sprawdzić. Weźmiemy sobie jeden piec, ten. Okej. I idziemy sprawdzić automatyzację. Czyli, czekajcie, gdzie był ten nasz... Gdzieś tu był Scarlet... tutaj jest, nie? Ja bym może wziął jeszcze tak na wszelki wypadek mury, żeby zablokować to coś murami. Ja tu mam mury, tutaj. Tyk. Okidoki. Jakby się tam odradzały te gnojki, które tam plują i w ogóle. Dobra, jedziemy na miejsce. Pójdziemy tam, zobaczymy, czy możemy podłączyć Scarlet, żeby się kopał. I żeby od razu wrzucał ten Scarlet do pieca i się przetapiał, nie? Bo jeżeli tak, no to jesteśmy ustawieni. I to trzeba było zrobić wtedy ze wszystkimi surowcami, tak? Mamy tam przecież iron, mam takie fajne jedno miejsce, gdzie są dwa kamienie z ironem. Kurde, ale to było super. Dzień dobry. Nasze labirynty. Słuchajcie, bo ja już kurde, nie wiem nawet w którą stronę iść tutaj. Mam nadzieję, że nas nic nie zatopuje. Weźmy na wszelki wypadek pałkę w łapę. Tu. A, dobrze. Tu. O, w ogóle tu jest iron też. Dobra, słuchajcie, bo trochę chyba nie tak poszedłem. Tu, tam był ten plujący ziomek. Tutaj mam nadzieję, że... Chyba tutaj zabiłem tych ziomków, ale widzę, że one się chyba tutaj nie odradzają, coś mi się wydaje. To dobrze. To stwórzmy sobie teraz automatyzację. Zobaczmy, jak to można... Jak to można obrócić? Aha, dobra, w ten sposób, dobra. Dobra, teraz tak, weźmy robotyczny armę. Tak. I pytanie, dobra, ten krzak to mi tu wyrzućcie. I teraz pytanie, czy jakbym postawił tutaj piec, to czy on by od razu wrzucał do pieca? Tylko teraz podłączmy to wszystko jeszcze. Cyk. Okej. I teraz tak. Nie, poczekajcie. Pierw te kable. O, działa. Kopię. Teraz musimy sprawdzić tylko, czy wrzuca. Przecież to jest wspaniałe. Światło jeszcze. O, cyk. Ty faktycznie to działa.
Ty, a jakby można było więcej wierteł tutaj zamontować, bo tu jeszcze na przykład tu i te pasy zrobić do jednego miejsca, żeby to szybciej kopało. I zobacz, bo to już przepaliło. I tak patrzę tylko... to dosyć długo tutaj zajmuje. Panie takiego skeleta. No, trochę zajmuje. Można by było to faktycznie zrobić jakoś bardziej inteligentnie z pasami. Tylko potrzebuję więcej też Scarletta, żeby zrobić... A tak możemy iść pozwiedzać, nie? Przy okazji. Chociaż teraz to nie wiem, czy tak bezpiecznie tutaj zwiedzać Glowtulit Seed. Kiedy mnie zaatakowały te dziwne... krzaki. Też, bo też muszę nazbierać tych... A, dobra, to myślałem, że jakieś przejście, ale... Tylko musiałem się dokopać do tego Scarletta tutaj. Mam nadzieję, że mnie tutaj zaraz coś nie będzie chciało zjeść. A nie, to jest tylko takie to... Jak to wygląda? Aha, już drugie wykopało. No, powiedzmy, że kopię. Ale kurczę. Ciekawe jestem, czy można by było jeszcze też zrobić tak, żeby ładowało to do wagoników później, na przykład. Tutaj druga łapa, która ładuje do wagoników gotowe produkty i wozi nam do bazy. Chociaż nie, te automatyczne, te wagoniki, one nie są automatyczne, nie? No nic, chyba jeszcze nie, ale być może. Ciekawe, czy autorzy mają to w planach. Bo ja bym chętnie się pobawił. A tak to jeszcze pozwiedzajmy sobie tutaj, zanim mi się nakopie. Dużo tutaj przestrzeni otwartej, tylko mam nadzieję, że nie zacznie do mnie coś strzelać. O, tam widzę wściekłych rolników. Dobra, palić wściekłych rolników, my tutaj potrzebujemy Scarlet. Tam coś było, aha, tam było też ten zrobiona lampa do kopania i to by nam się to bardzo przydało przy kopaniu. Jestem pytanie, czy jest możliwość, a to bym musiał zrobić na przykład Scarlet Tin, o kurde, ale się przyjął. Serio? Dobra, wykopmy tu. Bo się zastanawiam, czy byłaby możliwość zrobienia takiej mocy miningu, żeby się przekopać przez te ściany tego dziwnego biomu. O, czekajcie, bo muszę coś zjeść. W ogóle też muszę znaleźć, skąd ja mam brać te takie piórka, które są potrzebne, żeby zrobić wyszukiwanie tego bossa, tego ostatniego. Znaczy ostatniego, tego z nowych biomów, nie? Azeosa, czy jak mu tam? Dobra, czekaj, gdzieś tu był ten rolnik. Panie rolnik! Biegniesz.
Dobra, mam cię, gnoju. O. Właśnie to potrzebuję. A to, co wypada z tego czegoś? Okidoki. Z jakichś takich kwiatów groźnych, tak powiem. Które trzeba trzepać. O kurde. O. O. Lecie, ja bym tu poszedł zaraz, tylko że jeszcze tu widziałem. O właśnie, tu. Scarletta. Dzień dobry, Scarlet. Tam jakieś pojedyncze. Dobra, pójdźmy może do tego miejsca, gdzie tam górnik lata. O, tam widzę też lata w drugiej stronie. On tutaj jest, ma jakieś przejście, nie? Uuu, mamy kolejny ten. Źródło Scarletu. Ja myślę, że można z jednego. Właśnie, ciekawe czy. Bo jestem ciekawy, czy te źródła. Te tutaj. Czy one mają jakieś wyczerpujące się zapasy? Czy to tak można z niej drążyć, ile się da? Factorio były do wyczerpania. Dobra, chodź tu, gnoju. No chodź. O ty. Mam cię. Tutaj coś jest, nie? Nie mogę się ruszyć. No dobra. No właśnie, z tych kwiatów wypadło mi ostatnio to piórko. Nie wiem, czy to jest zasada, że z tych kwiatów wypada. O, to niepotrzebne mi. An unusual feather left by something big. Ciekawe. Muszę nazbierać chyba takich 10, żeby zrobić sobie skaner bossa, tego Azeosa. Dzień dobry, Scarlet. Muszę zrobić też, kurczę, sobie drilla do Ironu, bo Ironu też potrzebuję sporo teraz do naprawy. Tak naprawdę moich tych narzędzi. No chyba, że będę już robił sobie Scarletowe. To też była myśl. Tak, kurczę, no powiem wam, namieszali teraz z tym naprawianiem. Ale w sumie dobrze, bo... O, co to tam jest? Nie, to tylko jasno tam jest. Ale w sumie dobrze, bo to było takie... O! O, jakiś domek. O. Dobry. Wykopmy. Cyk. O, tam jakieś robale. Coś se hoduje. Dobra, wykopmy sobie tutaj Scarlet przy okazji. Jestem ciekawy, ile tak przez odcinek mniej więcej uda nam się, żeby tam tego Scarletu nam wydobyło. Bo pytanie jest teraz, bo jak właśnie trzeba będzie też zrobić sobie, tak jak mówiłem. Czy tutaj ktoś mnie będzie atakował, czy wy jesteście pokojowo nastawieni? Ale nasi nas zbierają.
Aha, to dziwnie jakoś latało. Myślałem, że coś mnie kurde chce. O, tam też na dole widzę. Cyk. Ale teraz tak. Scarlet, poproszę. No, tam znowu tereny jakieś. Kurde, tu jest tyle do zwiedzania. Ironu też by się przydało, kurde, pozbierać. Bo zaraz mi się, kurde, ten kilof rozpitoli. Będzie po sprawie. Ale czekaj, bo wy jesteście zamknięci. Wy nimi nic nie zrobicie. Ugryźć się w tyłek. O, a co to? Cooking. Ciekawe. Precious urn. Zbierajmy, sprzedamy to najwyżej. A ugryź się w tyłek. Okej. A niech sobie siedzą w środku barachła. Cyk, cyk. Siema. Mogę ich tylko kusić. Dobra, przejdźmy jeszcze tutaj na dół, bo tutaj były jakieś skrzyneczki. Tylko ty kurczę, ty w skrzyneczkach tak... Nie ma nic ciekawego, szczerze powiedziawszy. Bo w terrarii, jak się znajdowały skrzynki... to było faktycznie, no. Znaczy, może nie tyle, że zawsze było coś fajnego, ale kurczę, takie było poczucie, a skrzynka, będzie coś może fajnego, nie? Weszłem gdzieś naokoło. Aha, i tam już byłem. No dobra. Aha, czyli przyszłem naokoło tutaj, całkiem naokoło. A nie, dobra, bo myślałem, że to jest ten, który ja wykopuję, a ten, który wykopuję, tam jest, dobra. Uki dołki. Rozdeptany. Gdzie to? Gdzie to było? Tu gdzieś. O, jak tu wyjść? Jak ja tu szedłem? A, tutaj. Dobra. Jak to to wygląda? No tak... Tak... Szybciej zbieram, niż to wykopuję z tego. Bo ja nazbierałem już 26, a tu się zrobiło 7. Dobra, spróbujmy może przejść do tego jeża tutaj. To mnie tak kurde chciał dziabnąć. Może ten. Ujarą go. Ten jest. To może być krzakiem, nie? Aha, tam jest, dobra. Dobra, mam cię tu gnoju, ty. Czekajcie, bo tutaj są te, jeszcze te. Dobra, czekaj, chodź tu. Mam cię. Nie to. Chciałem po prostu... O, tak, zrobić.
Zbieramy przy okazji trochę warzywek. I tam był jeszcze jeden ten gnojek, który się chowa ciągle. W krzakach. Ten jest, tam jest. Widzę cię, gnojku. No i co? O ty! Prawie mnie zabił, frajer jeden. Trzeba było od razu do niego podbiec i kurde go spały. Widzę. To chyba najlepszy sposób na nich. Zanim w ogóle cię... może, albo inaczej, jak cię raz dziabną, to szybko do nich podbiec. Spały i tyle. I po problemie. O! Trzy piórka. Z tego też wypadło piórko, czyli to... Te piórka nie ma jakiejś zasady, z czego to wypada. To może z każdego kwiata tu wypaść. Znaczy kwiata, o tych takich tutaj. Teraz pytanie, czy to też wypada na przykład z tego. Przecież nie, to by mi wypadło już sporo, bo ja tego dużo już przerobiłem. To może pewnie wypaść z takich rzeczy. O! Coś tutaj jest i nie mogę tego zebrać. Ach, kurde. Weźmy sobie to, przeróbmy. Walizki pól w sumie niepotrzebne mi. To jest skrzynka w sensie. Cooking pool też w sumie niepotrzebny. Znaczy mógłbym sprzedać te wszystkie rzeczy, ale... O, patrzcie, ale to teraz... Jak rozbieramy jakieś rzeczy, to wypadają z nich no materiały. Teraz fiber na przykład z tej torby mi wypadło, nie? O, dajcie. O. Coś tak nie podoba mi się tu. Dobre. Zostałem tu kogoś? Kogoś może nie, ale coś tak. To coś tak bardzo fajnego. Czyli dosyć spore źródło skarletu. Dajcie mi. Poproszę. Chyba po to jedno też pójdziemy. I kurczę, teraz nam się psuje ten kill-off, ale już nie będziemy mogli go naprawić. Gdyż ponieważ... Nie będziemy mieli surowców do tego, przy sobie, przynajmniej. No jest to trochę takie... No prawidłowe, że tak powiem, tylko że trzeba się trochę teraz więcej namęczyć. Ale dobra, bo i tak jak teraz będziemy mieli te wykopywanie... automatyczne surowców, to my możemy się tak bawić. Tylko po prostu trzeba więcej tego porobić. No ile nam zrobiło? 9 skarletów. 2 już by zrobiło nam 18. Tu jeszcze Irona postawić, bo tu jest blisko. Czyli wszystko tak po drodze. I by było elegancko. Jeszcze tutaj pociągnąć też wagonik, żeby sobie przyjeżdżać po to. Nie, to by było całkiem. Pokażcie mi, jak gdzie ja tu. O, na przykład tutaj wagonik. Pociągnąć do góry. Tu i cyk. Albo inaczej jeszcze. Ten wagonik pociągnąć gdzieś tutaj. Może tu jest. Aha, tutaj są te kopalnie. Dobra, można by było pociągnąć tu. I tu po prostu gdzieś. I tutaj już by było blisko. No. Tak, taki jest plan. Taki jest plan na przyszłość.
Ja bym nawet może zaczął tutaj kopać. Póki jeszcze mam kill off. Już mniej więcej tak no, planowo sobie po prostu robić tutaj dziurę. Żeby ten wagonik do końca tam pierdyknąć. Ja kurde, kill off to mi nie wytrzyma tutaj do końca chyba tej ściany. Aha, mówiłem. No, i zrobimy tutaj taki skręt. Dobra, tu też w ogóle musimy przekopać. Tu będzie skręt do góry i tyle. Zium. I więcej wierteł i te pasy. I więcej tych łapaczek. Chociaż z drugiej strony, jakbym podciągnął dobrze te pasy, to wydaje mi się, że wystarczyłaby mi ta jedna łapaczka. Siema. Dobra, zróbmy może teraz tak. Pójdźmy wrzucić, żeby się... A, właśnie teraz mam tylko jedno to. Złoto, ty się tutaj. Pójdźmy wrzucić, żeby mi się przetopiwał Scarlet. Pójdźmy wrzucić tutaj Tinę. Tutaj wrzućmy Cooper. I w ogóle to ja bym... A, w ogóle to ja nosiłem ze sobą mechanical part? Nie, znalazłem. Dobra, no to zmienia postać rzeczy. W ogóle to bym posprzedawał tutaj trochę tych rzeczy. Nawet bym te kwiaty i te wszystkie te nasiona posprzedawał, bo mam ich za dużo też. No, bo to nie są jakieś specjalne. Posprzedajmy i może nazbieramy kasę na ten jakiś parchment dziwny. Chociaż tego chyba nie potrzebuję jeszcze, bo... Burdance. O, czekajcie, tu jest quick stack. O! Sort, ale to quicks... Aha, dobra, rozumiem. A tu sortowanie. Ale nie, to bym nie chciał, bo ja chciałbym teraz sobie wszystko zakosić do kieszeni. Pójdźmy sprzedać wszystko. Busz. Mogę nawet busze sprzedawać. Proszę bardzo. W ściany nie mogę. Nasionko, proszę bardzo. Syk. Ręka. Jakieś tabliczki. Nasionka. Te nasionka są dosyć drogie. Ten grab kapok. Proszę bardzo. Tego nie sprzedajemy. Piece, które zrobiłem po prostu ze ścian, które tam mi zalegają. Mógłbym nawet więcej zrobić jeszcze. To sprzedamy. To też. Nasiona. Nie, te nasiona też dosyć drogie. Herberry. Nie, herberry nie będziemy sprzedawać, wiecie, bo to można upiec sobie jakieś danie. Nabić skilla. Plus można później sprzedać. O, a to jest dosyć drogie. To te kolce z tych drewnianych główien wypadają takie. No dobra. Tego nie, bo to będziemy mogli sobie po prostu... To można, Ring of Stone, bo teraz się nie opłaca je przerabiać na te części. Wiesz, może się opłaca, bo wypadło mi jakiś więcej na przykład... Nie, Irona raczej nie, bo to z tego to pewnie będzie Cooper jakiś albo coś tam. O, ta maska za stówkę, to poproszę. Te kości... Root Seed to akurat sprzedamy. Tu też. Ależ zarabiam.
Motyle. O, motyle, noga. No i teraz to możemy sprzedać, bo to już nam się nie opłaca nosić ze sobą. W takim razie to możemy przestawić tutaj. To by nam w ogóle zmieniać sobie na przykład pierścionek, jak chodzę tam. Tylko, że to też nie ma sensu, bo ja chodzę i kopię, nie? A jakbym przestawił... Dobra, spróbujemy sprzedać ten namiot. I tę matę. Co by tu jeszcze można było? Ognisko sobie zostawię. Bomby nie. Ja mogę na przykład kolce te sprzedać. Zobaczymy. Jeżeli tak, to... To super. To sprzedamy. To sobie zostawię jednak. Bo piedestał, tron też zostawię. Broken pillar. No, broken pillar to może... Albo może jakbym chciał coś ładnego zrobić. Zostawię. Zobaczmy, ile wyciągnę kasy od niego. Już tak na mnie nie warcz, kurde. To jest dosyć spoko drogie. Myślałem, że więcej za te kolce dostanę. Za matę też tyk tanio. Za namiot też. Mało. Czuję się oskamowany. Masz, zakarę cię zamknę tutaj. Dobra, ale gdzie jest ta kasa? Nie tu, tu. Dobra, czekajcie, bo ja bym kasę może jednak przerzucił do innego. Ale mógłbym chyba kupić ten parchment. No. Zaczyłoby mnie. Czekaj. Hej. Gościu. Ja poproszę. Ta, 2000. Dawaj to. Dobra. I co ja mogę z tym zrobić? Czy ja mogę to jakoś użyć? A, ja mogę, tylko że ja potrzebuję te Broken Handle, Chipped Blade, Clearing Gemstone, 50 Iron Barów. No, ugięło. Dobra, włóżmy sobie to do cennych rzeczy. Zresztą tutaj właśnie mamy ten trzonek Broken Handle. No, a kasy sobie też schowamy tutaj. Pióro. Pióra, no to oczywiście do drogocennych. I ściany. Ściany to sobie zrzućmy jednak tutaj. Dobra. Zobaczmy, czy tam nam się przetopiły te... A, nie podlałem, dlatego nie rośnie. Dobra, nieważne. No, trochę się przetopiło, ale nie wszystko jeszcze. Dalej. Ile ja mam ironów? Produkcja ironów by się przydała. No. I myślę, że to będzie jako następny produkt. Nie tu, tu. Cooper barów to ja mam pełno. Na razie pełno, ale widzę, że Cooper barów też dużo potrzeba do tych właśnie tutaj elektrycznych rzeczy. Tu. I to będzie wszystko chyba. Tak. Wezmę sobie jeden piec taki. Tak, bo w nich iron się topi. Tak. Tak. Napraw mi proszę kilo. O. Właśnie. I właśnie nastąpił ten problem. Czyli brak żelaza. No trudno się. Już w tym momencie to mam więcej Scarlet niż żelaza. Zresztą Tiny też nie za dużo mam. Ale wydaje mi się, że mam wszystko, żeby podłączyć produkcję. Prawie wszystko.
To bym musiał sobie wziąć jeden ten. Jedz. Cyk. Rzućmy ten tutaj. A rzućmy też wszystkie składniki te. No i też te, grasswall. Nie tu. Ja mam ten grasswall tu. Okej. Okay. Lecim jeszcze tamtą stronę, żeby położyć sobie tą, żeby mi już kopało też żelazo, nie? I myślę, że... Kurde, można było też, tak sobie teraz myślę, zrobić, jakby dobrze poukładać, to też zrobić automatyczną farmę drewna. Ej, ale kurde, ale mi teraz dali. Factorio. A to jest dopiero Early Access. Co jeszcze mogłem tutaj to pierdzielić? Jakieś automatyzacje. Przydałoby się ta automatyczna podlewaczka. Do tych roślinek. Bo ja później zasuwam z tą konewką. Nie chce mi się czasami. Ciu, ziu, ziu. O, jesteśmy tutaj. Teraz tak. Proszę. Tak. Ty będziesz to kopać wtedy tutaj? Mnie zastanawia, czy tutaj też. A zaraz sprawdzimy. Przecież nie. Cyk. Cyk. Dawać mi tu generator. Jestem ciekawy, czy zrobią też później na przykład. Nie tu. Kopię. No to elegancko. O nie. Ciekawe, czy jestem też, czy Iron jako Iron będzie kopał szybciej? No i widzicie, i na przykład położyć tutaj. Kurde, przeszkadzasz mi. Drewnie, przeszkadzasz mi. O, i znowu ten kolec mi wypadł. Drugą położyć tutaj. I na przykład to by zrzucało na taśmy. I powiedzmy do góry. Niosło. Tu by była jedna łapaczka, która z tej ostatniej taśmy bierze ten surowiec i wrzuca do pieca. No jestem ustawiony. Uhuhu, podoba mi się. A tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Będziemy automatyzować dalej w następnym odcinku, bo myślę, że to sobie też puszczę, żeby mi trochę Ironu zrobiło. I Scarletu. I będziemy zwiedzać, bo musimy piórka poznaleźć i musimy tego bossa znaleźć. A jak już będziemy mieli automatyczne, kurczę, te fabryki surowców, Ironów, tam jeszcze Golda też można zrobić, Cooper, no i też... I czy Tin też można zrobić? Bo nie wiem, czy ja Tin w ogóle znalazłem kiedyś gdzieś surowiec jakiś. Ale to trzeba będzie sprawdzić. Tak więc... Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądacie. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.